Olá, aqui é Deleu, Tink Tach PL, me desafiou para acertar cinco bolas em arremesso lateral no quadrado. Vamos ver agora. Kilkanaście metrów od linii bocznej ustawiamy kwadratową zagrodę 2 na 2 metry. Za każdą piłkę umieszczoną w zagrodzie klasycznym wyrzutem z autu zawodnik zdobywa dla drużyny 10 punktów. Rzuty z autu do celu. Wydaje się proste, czy nie? No niby prostsze, nie? To na przykład tak jest na mecie, to on trafi do kolega, to mi się wydaje, że jest trochę łatwiej. Czyli nie? Teraz, żeby sobie utrudnić, założyłeś buty nie piłkarskie, rozumiem, tak? I tylko joggingowe. Nie, ale chyba to akurat dzisiaj to nie przeszkadza, bo nie taki bardzo ślisk, ale na mecz oczywiście to zdecydowanie wolał być i skork normalnie. Co ważniejsze w rzucie z autu? Siła ramion, technika, postawa, co najważniejsze? Tutaj tak można powiedzieć, nie tylko siła, to technika też musi być trochę, bo wiesz, to siła to przede wszystkim, bo jak nie ma siły, nie będzie trafił na taką odległość, a technika też musi być. Dobra, sprawdzimy w tym wyzwaniu i twoją technikę, i twoją siłę. Zobaczmy, jak ci pójdzie. Jeden na pięć. Dwa na dwa. 3 na 4 i 3 na 5. 30 punktów dla Krakowi. Dlatego, że mamy taką punktację, możesz zdobyć aż 30. W meczu piłkarskim 30 byś nie zdobył. No dokładnie. Niestety, chciał trafić te 5 piłki, ale niestety chyba raz to na poprzeczkę i raz to na bane to. Czyli co, mógłbyś powiedzieć, nie takie proste, jak się wydaje? Dokładnie, tam niby jest proste, ale nie jest takie proste. Nie? Zachęcasz piłkarzy, amatorów czy kibiców piłki nożnej, żeby sami sprawdzili? No fajnie, bo tam żeby próbować, ale mi się wydaje, że dla mnie łatwo nie będzie, teraz będzie kamera i tak dalej, to może trochę łatwiej. Mniejszy stres. W każdym razie, Deleu w wyzwaniu Cinksia Challenge z autu do celu, 30 punktów dla Krakowi. Qual outro desafio vocês queriam me ver? Então, se o que vocês quiserem é só colocar nos comentários. O melhor comentário mais criativo vai ganhar um presente do Tinkchash PL. Tinkchash PL, we exchange the world.